Proszę? Ksiądz jest? Powinien być. U siebie. U siebie. Gdzie? Na parze. Na parze. A możemy tutaj ten... Od kiedy jest w remoncie? Nie. Na plicy w szpitalu. A jest jakiś cmentarz tutaj oprócz tego? Tego? Jest jeszcze jeden. A czy panowie nie uważają za ozdobę węża na krzyżu za dosyć dziwną dla kościoła katolickiego? To nie w tym miejscu, nie. Nie. Dyskusja na dworze. Ale chcieliśmy zwiedzić kościół, jest w remoncie. Tak. Długo będzie? No, miesiąc. Pomodlić się można? No nie ma gdzie. To jest wszystko w środku w stanie krytycznym. A mamy pytanie o tą ozdobę, bo szczerze mówiąc... Szokowani. Tak. Mhm. A to myślę, wystarczy w internecie poszukać i znaleźć się, panie. Szukałyśmy i nie znalazłyśmy odpowiedzi. Jaka była intencja powieszenia tego węża na krzyżu? Tak. No bo tu jest, są do tego, nie ma dokumentów żadnych, są dwie legendy. Pierwsza legenda sięga biblijnych czasów, że kiedy kazano spojrzeć, Mojżesz kazał spojrzeć tym, którzy byli kąszeni przez węża i ci, którzy zdążyli spojrzeć na miedzianego węża, to pozostawali przy życiu w czasie wędrówki przez pustynię przez 40 lat, kiedy wędrowali. A druga, i to już nie związana z Biblią, no to jest, że podobno tutaj w przeszłości któryś władca na polowaniu został ukąszony przez węża, no i jak przeżyje, to zafunduje kościół. No ale to jest legenda. Z wdzięczności do węża, proszę, że go ukąsił? Słownie są przekazywane. Słownie? Tak jest. Więc nie ma pisanych źródeł. Więc, ale kto faktycznie ufundował to, tego węża? Hrabia węgierska. W jakim roku? To jest 1780 rok. I tyle lat wisi ten wąż na tym od samego początku. Hrabia Anton Węgierski, ale... Leży tutaj na Anton cmentarzu? Węgierski, nie. Tu go nie ma na cmentarzu. Nie wiem, gdzie jest jego A nikt, nikt do tej pory nie protestował przeciwko, bo w sensie, wąż to jest symbol szatana. No... Jednoznaczny. Tak, tylko no nie zmienia się historii, wie pani, czegoś, co jest też znakiem... Musimy poszukać o tym władcy, czy to... Coś jest znakiem historii, skoro gdzieś tam przodkowie uznali coś takiego, no to na pewno nie mieli na myśli szatana, nie? No, ale myślę, że intencji też nie mieli czystych. No, no myślę, to już, wie pani, to jest na zasadzie, czemu on wywołał wojnę, a czemu nie? No to współczesny człowiek nie może oceniać ludzi, którzy coś 300 lat czy 240 powiesili, jakie mieli intencje. Tego no, ale nie, na tego pewno nie też nie można tego kultywować i wywyższać, bo tutaj to jednoznacznie, przyjeżdżamy, odbieramy to jednoznacznie, jest nam smutno. No ale to powiem szczerze... Nikt to, księdzu nie złożył takich sygnałów? Ale wcześniej. To myślę, to jest... Wy państwo są, jak państwo myślę, jeździcie, zwiedzacie i wyszukujecie rzeczy po kościołach, które wam się nie podobają. Niektóre są sprzeczne no, z dogmatami jest, religii to myślę, to jest katolickiej. Dziwna intencja państwa w tym momencie. Bo skoro przodkowie mieli jaką intencję, ja bardziej się odwołuję do tego węża miedzianego, którego kazał Pan Bóg zrobić Mojżeszowi na pustyni. 40 lat, kiedy to mi jest bardziej bliższe sercu tutaj, kiedy wędrowali przez pustynię, a jest budowany kościół na terenach piaszczystych. No i wędrowali przez pustynię, no i wesoł, kto spojrzy na węża, zostanie przy życiu. Nie? To jest w Księdze Wyjścia opisane. No i moje serce się bardziej skłania ku tej wersji z Księgi Wyjścia, prawda? Tylko w Księdze Wyjścia, nigdzie w historycznych jakichś tam... No nie, bo to jest akurat, powiedziałem, to jest ta wersja biblijna. A nie biblijna, to jest legenda, którą to przekazują z pokolenia na pokolenie, przekazuje się Kilkowi. Mama, patrz. Nie wężowi, nie? No to był... Bykowi, bo to nawiązuje do astrologii. Złotego Cielca, co obali. Era byka, no ale to musicie państwo w takim razie, bo ja nie będę tłumaczył, to musicie Księgę Wyjścia przeczytać. No, bo to nic. Dziękujemy bardzo za informację. Tak jest, bo to trzeba sięgnąć. I tam właśnie jest taka wymówka, że kazał Mojżeszowi Pan Bóg zrobić, prawda? Węża, tak? Tak, węża miedzianego i każdy, kto spojrzy na węża miedzianego...